czas na unboxing. Ja już tutaj uchyliłam rąbka tajemnicy. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co nowego u mnie, to zapraszam Was na film. W trakcie poruszymy również kilka roślinnych patentów na ułatwienie sobie życia z roślinami, uproszczenie pracy, jak i sprawienie, żeby była szybsza i przyjemniejsza. Zapraszam! Zamówienie jest dość zacne. I mam tutaj dwa razy po takim zestawie Mistery Boxa, czyli co tam pani sprzedającej wpadło w ręce. Jakiś dwach nie był wstrząśnięty, jest zimny, no ale one chyba są tutaj tak na płasko wysyłane. Czyli tak hyc i między papierem będą liście. Będzie ich mega dużo. Dzisiaj jestem trochę nieczasowa, także nagramy sobie tylko unboxing, a dokładnie Wam je już jutro z bliska pokażę, jak sobie troszkę odpoczną. To takie część liści trochę sponiewierana, ale zobaczymy, co tam w środku. Wow. Sprzedająca wspominała, że robiła oprysk jakiś czas temu i trochę słońce przypaliło. Nie szkodzi, to się wszystko ogarnie. O, to jest sunrise. Co? To jak to? Ale szaleństwo. Nie widziałam jeszcze w tak zielonej postaci tej hoi i o tak dużych liściach. Moja sunrise robi takie malutkie. Zaraz, a to może Wam w porównaniu pokażę. Dla porównania moja sadzonka hoi sunrise. Liście są dużo mniejsze. Ciekawe, czy z racji na brak światła się tak wyciąga i liście robią się większe? Jak wiecie, to podpowiedzcie proszę. Ciekawe zjawisko. Wow, ale mam duże te sadzonki. Karnosale. Jaki ja mam na to wszystko plan? To może zobaczę po prostu, czy wszystkie są w porządku. I resztą, tak jak wspominałam, zajmiemy się jutro. Oj, to... A tu Aniunkla Dank. To jest też hoja, którą mam. I u mnie ona zupełnie inaczej wygląda. Nie mam pojęcia, co zrobiłam z rośliną medyczną, ale tutaj mam sadzonki cięte. I Aniunkla Dank, zwana w marketach Black Margin. Właśnie z racji na ten rand, który przy mocniejszym świetle wybarwia się na prawie że czarny kolor. Piękne żebrowanie. I tutaj ten liść jest zdecydowanie szerszy i jaśniejszy. O, fajnie. Erytrostema padła mi niedawno. A tutaj jakiś zakrętas. Hybryda hoi Kerry i Diversifolii. Zupełnie niepodobna do Kerry. Hoja Kiki. Wydaje mi się, że ona jakoś fajnie kwitnie. Chyba dość bujnie. No, trochę się tego nie spodziewałam. W sumie wiedziałam, ile hoi zamawiam, ale... Będzie roboty z sadzeniem tego do ukorzeniania. Breviolata. Też taka duża sadzonka. Może się dokopię do tych, które faktycznie zamawiałam. Ojata variegata. Dostałam jej malutki kawalątek. Ostatnio przy zamówieniu, jako gratis. Postanowiłam trochę zagęścić roślinę. I tutaj też sadzoneczka do zagęszczenia. Crassipetiolata. Moja jest już zagęszczona, ale nadal jest malutka. A tutaj taka sadzoneczka. No, pięknie się będą razem prezentowały. Tylko właśnie, bo to jest chyba w podłożu ziemnym. To może ta też trafi do ziemnego? Swoją drogą rozważam przesadzenie wszystkich hojek, które są poza witrynami, do podłoża tradycyjnego. To jest krzyżówka, jeżeli dobrze pamiętam, hoi chyba Matild z czymś. Niestety nie pamiętam z czym. Poddaję się, jest tego za dużo. Zlokalizuję te hoje, które kupiłam. Odłożę na bok te, które dostałam w tym miksie hojowym. I wtedy Wam pokażę, co mnie interesowało, a co trafiło do mnie. Dodatkowo. Witajcie na dokładnym przeglądzie roślin, jak i ich przesadzaniu, tudzież dzieleniu na sadzonki do korzeniania. Zacznę sobie od tych dwóch roślin, które przyszły do mnie już ukorzenione, czyli hoja Crassipetiolata
z bardzo długim pędem, który nie wiem, czy nie będę musiała uciąć, bo choje po wysyłce, czy w trakcie ukorzeniania lubią odrzucać te pędy. O, zresztą to już widać, że koniec tego pędu zasusza. I obcinając ten pęd, wydaje mi się, że przyspieszamy czas jej rekonwalescencji i powrotu do dobrej formy. Moja sadzonka jest dużo mniejsza. Zastanawiam się jeszcze na podzieleniem jej. I mamy jeszcze dyshidię, ojatę variegatę. Moja sadzonka jest zdecydowanie ładniejsza, ale za to jest malutka. Dokupiłam jej taką rosnącą sadzonkę i już razem będą całkiem fajnie wyglądały. A jak ta nowa sadzonka dodatkowo się zagęści, to już będzie super. Z innych fajnych rzeczy, które dzieją się ostatnio w roślinnym świecie, to Castorama ponoć wycofuje te czarne osłonki ze swojej oferty i na przykład u mnie w Bielsku były w super cenach, także się obłowiłam. Jeżeli macie okazję, to warto podjechać sprawdzić, jeżeli oczywiście wam się podobają, bo to są zdecydowanie pierwsze ulubione i do końca będą ulubionymi doniczkami. Także mam teraz ich spory zapas, z czego jestem bardzo zadowolona. Myślę, że też ta ojata fajnie się będzie komponować na tle czarnej donicy, podkreślając jeszcze jej kolor. Mam tutaj pudło z podłożem. Głównie używam teraz tylko podłoża kokosowego, z włókna kokosowego, zmieszanego z perlitem, wrzucone resztki podłoża hydroponicznego, które gdzieś mi tam zostało, oraz trochę w łukiem tych chipsów takich kokosowych. Poszalałam w Ikei ostatnio. Nawet Dawieńka była na tym wyjeździe. Kilka osób dopytywało o nią, gdzie pojawiła na początku mojego dodawania filmów tutaj na YouTube, ale mieszka ona sobie w domu rodzinnym. Na dnie to podłoże było mniej rozluźnione perlitem, a tutaj u góry już daje tak w proporcji pół na pół. Kokos do perlitu. Oj, tu jeszcze sadzonka została. Stało się tak, że pęd się ukorzenił. Już jak zarośnie, to będzie piękna, gęściutka sadzonka. Ja tu miałam gdzieś wodę. Wracając jeszcze do osłonek, to serdecznie wam polecam sprawdzić, czy przypadkiem w Castoramie nie czekają na was one. O, tu nawet sobie zostawiłam. Wtedy każda oblepiona jest taką żółtą naklejką, którą w ogóle, śmieszna sprawa, usłyszałam przy kasie, że musimy wszystkie je ściągnąć. Pani była przekonana, że potrzebujemy ściągnąć każdą tą etykietkę z doniczki celem tego, żeby ona miała jakąś podkładkę, dlaczego sprzedała przeceniony towar. Na szczęście tam druga pani zadziałała i obyło się bez tego. Jeszcze ich wszystkich nie oczyściłam. Po odklejeniu tych naklejek trzeba będzie jeszcze się pozbyć tego kleju, który zostaje. O nie, została mi jeszcze jedna sadzonka tej ojaty. No dobra, to ona dalej sobie tu będzie żyła z choją serpens. Bardzo dobrze się mają. Doniczka z choją serpens ma się jakoś średnio. W ogóle ta choja serpens... Wiedziałam, że należy do trudnych, ale nie zdawałam sobie sprawy, że aż takie kłopoty będzie mi robiła. Bo na przemian zaczyna bardzo ładnie rosnąć. Wydaje mi się, że jest wszystko super, że nareszcie będzie pięknie rosła, po czym ona zdecyduje się dekapitować i stracić wszystkie albo większość swoich liści. Masa korzeniowa nawet ma się dobrze, ale właśnie te liście traci. A że one są takie drobniutkie, no to bardzo szybko odpadają. Obecnie jest w fazie odrastania, po tym jak zasuszyła wszystkie pędy. No widzicie? Tak mi robi. Tam, gdzie są liście, to pęd jest ładny, po czym te puste pędy w pewnym momencie zasusza. Mimo tego, że ma rezerwuar wody, nie jest jej za ciepło, bo ona nie lubi, jak jest bardzo ciepło. No i tak. Ale powoli do przodu. Jaki piękny system korzeniowy. Myślę, że tutaj jeszcze przyda się od razu podpora. Przy okazji przyniosłam moją pompkę. Jak to się nazywa? Taka pompa do prysków. Jednak ściągnęłam jej końcówkę. Na końcu dyszy leje się jej tak ładnie woda, co jest mega ułatwieniem przy podlewaniu roślin. Jeżeli macie ich więcej i zużywacie więcej niż te 5 litrów,
która mieści się w baniaku na jedno podlewanie, to zdecydowanie warto. Dobra inwestycja. Jest to mój must. I na ten moment nie wyobrażam sobie bez niej podlewania. Dobra, biorę od razu większy. Jaki mam? Oj, trochę wam tu zasłoniłam. Podoba mi się to, że... O, cyk. Chciałabym, żeby liście były w tamtą stronę wszystkie skierowane, ale chyba nie będzie to możliwe. I tutaj chcemy, żeby końcówka była skierowana ku górze. Chociaż w sumie ja nie chcę, żeby ona na tym pędzie dalej rosła. Może być schowana w dół. Żadnego szoku większego przejść nie powinna. Kokos będę utrzymywać raczej mokry. A ona rosła sobie właśnie w takim cięższym podłożu. Akurat ziemnym. Chyba nie było to włókno kokosowe. Tak mi się wydaje. No zresztą mam tutaj to podłoże. Tak, zdecydowanie nie było to włókno kokosowe. A ta sadzonka, która leżyła w hydroponice, będzie się miała super właśnie z racji na to, że kokos będzie mokry przez dłuższy czas. O, to akurat z metką na razie schowam na tył. Przyniosłam sobie wodę, mogę sobie podlać w końcu. Bo nie jest to standard podczas mojego przesadzania. Zazwyczaj nie mam połowy rzeczy i robię tak część na oko całą, ile się da. Potem podlewam, o czymś zapominam. A tak... Jak mam was tutaj ze mną, to przydałoby się, żeby było tak ładnie zrobione, więc też będę miała porządniej przesadzone roślinki. Od samego początku mojego roślinomaniactwa używam tych trzyczęściowych nawozów. Z nimi jest trochę zabawy, żeby je dobrze odmierzyć. Ja już jednak znam swoją wodę, sprawdziłam, jakie ilości dobrze się u mnie sprawdzają. Co jakiś czas zdarza mi się sprawdzać EC i pH, ale tak na co dzień to tego nie robię, po prostu wylewam odmierzoną dawkę nawozów i dodatków. I nie przejmuję się aż tak wskaźnikami wody, co jest dość kontrowersyjne. Nie widzę, żeby efektem tego były jakieś duże straty. Także zaraz po hicie z kastorami, ułatwieniu podlewania, pokażę wam ten sposób na ułatwienie sobie przygotowywania pożywki. Nie jest to nic bardzo odkrywczego, jednak tak samo jak ta podpowiedź z kartonami, którą wam podrzuciłam, zmieniło to bardzo jakość mojego życia roślinnego, ilość pracy, którą wkładam w każdorazowe podlewanie. Zamontowałam sobie na butelki z pożywką pompki wypuszczające przy każdym naciśnięciu równo 1 ml płynów. W tym przypadku nawozu. Teraz wlany mam tu nawozy Advanced Nutrients. Advanced Nutrients sprawdza mi się lepiej, ale buteleczki Advanced Nutrients niestety nie polubiły się z tą pompką. Jedno naciśnięcie wypuszcza około 1 ml nawozu. I u mnie te trzy pompki każdego z nawozów na 5-litrowy baniak z dodatkiem B52, Rhinoskin i Sensizymu na zmianę. Nawóz ostatnimi czasy daje w zasadzie co każde podlewanie. Dobra, ale idźmy dalej, bo przesadziłam dopiero dwie rośliny, a jest ich jeszcze 20. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na pewno widziałam, że były lekko odwodnione i sponiewierane po tej wysyłce. Mam wrażenie, że szły 2 dni, ale jeszcze tego nie sprawdziłam dokładnie. Podzieliłam je na 2 pudła. Tu były te ładniejsze sadzonki. Nie wstawiałam ich do wody, tylko na razie ustawiłam je na kubeczkach z wodą i na macie grzewczej, żeby troszkę sobie doszły przez noc do siebie. A tu w drugim kawałku, tak po prostu wrzucone i spryskane wodą, mam te sadzonki, o które się nie aż tak bałam. Które są dublami bardziej popularnych chojek. Wydaje mi się, że najsensowniej będzie zacząć właśnie od tych moich wybranych chojek. To jest Melifluła? Nie, mój Gaj. To jest Melifluła. Tutaj choja McGillif Grey? Big Mac. Liście niestety uszkodzone od odprysku, ale mam nadzieję, że pomimo tego ładnie wykształci sobie korzenie i szybko ruszy. Jest to choja o pięknych, dużych, ciemnobordowych kwiatach, białymi środkami. Jest to sadzonka z tych wielkokwiatowych chojek, które nie mają aż tak dużo kwiatów na jednym pąku, ale za to są mega duże i piękne. I tutaj druga choja Melifluła Pali. Piękna, szczytowa sadzonka. Fajnie, jak sobie troszkę podrośnie, no mogła ciachnąć, od razu zagęścić. Na razie ciąć jej nie będę, bo jest po podróży. Jak i ten liść najnowszy jest dość młody, więc lepiej nie ciąć takich sadzonek, da się jej spokojnie, spokojnie ukorzenić i ruszyć ze wzrostem. Ten kubeczek byłby trochę mały, jak na tą sadzonkę. A znowu duży kubeczek będzie miał zbyt wilgotną. Już się nauczyłam, że kilku chojek nie sadzę do jednej
jednego kubeczka, bo potem nie chcę mi się ich na czas rozsadzić. Korzenie się splątują i sadzonka zostaje tak na dłuższy czas. Właśnie ostatnio miałam taką sytuację i zostawiłam je chyba we czwórkę w jednym kubeczku. Po prostu ucięłam sadzonki z góry i te sadzonki z góry będę. Ale wiatr się zebrał. A się takie piękne słoneczko rano było. Dobrze, że mieszkamy na parterze, to te drzewa, które się tu bujają, nie wpadną do nas, do mieszkania. Dobrze, to co ja chcę zrobić? Się trochę zgubiłam. Zgubiłam. Te cztery roślinki tak z przekonaniem pełnym wybrałam, więc jestem w stanie wam coś o nich opowiadać. O reszcie niestety nic nie wiem. Muszę to dopiero posprawdzać, a chciałabym je jednak najpierw posadzić, żeby sobie już bezpiecznie egzystowały, ale teraz mi się przypomniało, że w sumie to używam nowego sposobu ukorzeniania sadzonek, zwłaszcza chojek, które lubią puszczać korzenie powietrzne i żyją naturalnie w bardzo wysokiej wilgotności. Ostatnio z braku miejsca zaczęłam ciąć sadzonki i wrzucać je do woreczków foliowych. Jest to niesamowity sposób na samoruszenie korzeni, bo później no, one nie będą rosły w nieskończoność samej w wodzie i jeszcze na pełnym świetle. Dużo lepiej rozwierają się jednak korzenie w ciemności. Na początkową fazę jest to niesamowicie dobra metoda. Tutaj choja owowata pikta, która już nawet ruszyła w kilku miejscach. Pojawiło mi się tam gnicie, ale wtedy wystarczy wymienić powietrze, trochę tam nachuchać dwutlenkiem węgla. Tutaj w planie jest sadzenie tej choi, bo właśnie te sadzonki dają znać, że potrzebują już świeżego powietrza. Przepiękna jest ta choja. Nie teraz, na razie ją odkładam, bo mam dość sadzonek do sadzenia tu. I tutaj. Dajcie znać, czy któryś ze sposobów ułatwi wam życie z roślinami. Tymczasem już wam bardzo dziękuję. Do następnego. Na razie. A po lewej stronie ekranu znajdziecie playlistę z poprzednimi sesjami przesadzania i rozmnażania roślin. Zapraszam.